Dzień dobry. Bardzo się cieszę i takie jesteśmy obie trochę zaskoczone i wręcz onieśmielone tym, że tylu z Państwa zdecydowało się porzucić plażę z coraz lepszą dzisiaj pogodą i spotkać z nami tutaj w ramach Literackiego Sopotu. Spotkać na rozmowie o tym, jak się dziś czyta Biblię. Będziemy rozmawiać z panią profesor Kaliną Wojciechowską, którą zaraz Państwu przedstawię. Na początku tylko kilka informacji organizacyjnych. Nasze spotkanie jest rejestrowane. Zapis audio tego spotkania znajdziecie Państwo na serwisie Spotify na profilu Gojki 5, a zapis wideo w serwisie YouTube też na profilu Gojki 5 już po festiwalu. Nasze spotkanie... Gojki 3, tak. Gojki 3. Nasze spotkanie jest tłumaczone na polski język migowy dzięki dwojgu tłumaczy, pani Annie Łukaszewicz i panu Tomaszowi Olendrowi. Ja się nazywam Katarzyna Sroczyńska i mam przyjemność rozmawiać dzisiaj dla Państwa z panią profesor Kaliną Wojciechowską. Teologinią luterańską i biblistką, filolożką klasyczną, wykładowczynią w Katedrze Wiedzy Nowotestamentalnej Języka Greckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a także wykładowczynią w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu i w Collegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Wojciechowska jest także członkinią Komitetu Teologicznego PAN i członkinią Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jeszcze raz, małą brawą. Zabrzmiało to bardzo poważnie, ale myślę, że nasza rozmowa w tych pięknych okolicznościach przyrody będzie troszkę mniej zobowiązująca. Bardzo serdecznie Państwa witam i bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przybyli. Żartowałyśmy przed spotkaniem, że gdyby organizatorzy chcieli zgromadzić jeszcze większe tłumy, to zamiast pisać wprost, że to spotkanie o Biblii, mogliby pewnie napisać, że to spotkanie o książce, która jest bestsellerem wszechczasów. O książce, w której jest wiele o miłości, różnego typu związkach, zdradach, wojnach. Naprawdę, przemoc, seks, czegokolwiek byście Państwo szukali w tej książce, znajdziecie. Mnie zastanawia to, że Biblia rzeczywiście w rozmaitych zestawieniach pojawia się, jest uważana za taką jedną z najpowszechniej czytanych książek na świecie. Ale czy pani rzeczywiście sądzi, że ludzie czytają Biblię i że ją znają? Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy czytają Biblię i w jakim stopniu ją znają. Bo są oczywiście takie toposy, które są doskonale znane. I doskonale są znane zarówno tym, którzy Biblię przeczytali, bo ją czytają i studiują, jak i tym, którzy niekoniecznie sięgają do samego źródła. To są takie toposy, które kształtują oczywiście naszą kulturę. Przede wszystkim znane czy ze sztuk plastycznych, czy z literatury, czy nawet z takich powiedzeń, tak, które w języku polskim się pojawiają, typu wdowi grosz, tak zwane biblizmy czy biblicyzmy. Więc w ogóle w naszym życiu nawiązania do Biblii pojawiają się bardzo często, natomiast na ile to jest wynikiem znowu ogólnej kultury, ogólnej cywilizacji tej zachodniej, bo jeszcze o wschodniej pewnie troszeczkę będziemy mówić, tam jest trochę inaczej. A na ile jest to wynik osobistej znajomości Biblii, trudno powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że da się zauważyć taką tendencję coraz
taką tendencję, że ludzie coraz chętniej sięgają po Biblię, sami chcą ją przeczytać, dowiedzieć się, jak rzeczywiście w tej księdze jest to napisane, niekoniecznie polegać na jakichś przekazach z drugiej ręki. No bo wiadomo, że czy w sztuce, czy w literaturze, to wszystko jest jeszcze przefiltrowane przez jakąś koncepcję artystyczną. Więc odpowiadając sobie na pytanie, jak to wygląda, należałoby sięgnąć do źródła i wydaje mi się, że ta chęć sięgania do źródła jest zauważona. A o czym my w ogóle mówimy? Co to jest Biblia? I czy jeżeli w katolickim domu na półce stoi Biblia, to jest to ta sama Biblia, która stoi na przykład na półce w luterańskim domu? No i tutaj się zaczynają trudne pytania. Takie troszeczkę z gramatyki, bo trzeba sięgnąć po gramatykę języka greckiego zresztą. Tak samo słowo Biblia jest rzeczownikiem rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej. Chodzi od rzeczownika biblion i biblion w liczbie pojedynczej oznacza zwój albo księgę. Wiadomo, że w starożytności oczywiście nie wydawano ksiąg w postaci kodeksów, tylko w postaci zwojów, dlatego właśnie ta nazwa funkcjonuje i na oznaczenie tego zwoju starożytnego i potem kodeksu. A więc już sama nazwa Biblia mieści w sobie element różnorodności i element też wielości, że są to różnego rodzaju księgi. Ale też trzeba przyznać, że jest taka tendencja w ogóle w języku polskim do tego, żeby właśnie te rzeczowniki rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej, które kończą się na a, uważać za rzeczowniki rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej, bo jest ta sama dokładnie historia z Ewangelią. Tak, my mówimy Ewangelia i wydaje nam się, że chodzi tutaj albo ogólnie mówiąc o dobrą nowinę, albo jedną z takich ksiąg narracyjnych, które znajdują się w Nowym Testamencie. Tymczasem to również jest liczba mnoga, od słowa Ewangelion w liczbie pojedynczej. Tutaj właśnie o czym my mówimy, to chciałam podkreślić właśnie tę różnorodność i wielość pod każdym względem, jaka cechuje Biblię. Jest to wielość gatunków i jest to wielość rodzajów literackich i jest to wielość perspektyw, z jakiej przedstawiana jest czy historia, czy ludzkie doświadczenie. Dlatego jest czasami trudno o taką jedną syntetyczną myśl na temat o czym jest Biblia. Dobrze, a ta książka już z napisem Biblia, nawet po polsku, w tym katolickim i luterańskim domu? Zapomniałam o tym. Dzięki za przypomnienie. Tutaj właśnie dochodzimy do tego, że skoro Biblia składa się z różnych ksiąg, no to tych ksiąg może być albo więcej, albo mniej. I rzeczywiście w Bibliach katolickich tych ksiąg jest więcej. W Starym Testamencie, bo jeżeli chodzi o Nowy Testament, to w Bibliach, nazwijmy to protestanckich, czy w Bibliach katolickich jest stała liczba 27 ksiąg i one są takie same. Natomiast jeżeli chodzi o Stary Testament, to tutaj już mamy różnicę. Dlatego, że w skład, nazwijmy to tak na razie roboczo, katolickiego Starego Testamentu wchodzą również księgi deuterokanoniczne. One w tradycji protestanckiej nazywane są apokryfami. Też tutaj w paru księgach mówimy. To jest takich 7 ksiąg, które zaraz wymienię, bo jeżeli chodzi właśnie nawet o takie niezwykłe liczby, bo może łatwiej będzie to zapamiętać, to jest 39 ksiąg w kanonie protestanckim, zwanym kanonem palestyńskim, chociaż to też tak nie do końca.
nie do końca jest prawidłowa nazwa, umownie nazwijmy to kanonem palestyńskim, i 45, jeżeli chodzi o kanon aleksandryjski. I tutaj właśnie tę liczbę nadwyżki stanowią księgi, które były napisane po grecku. I to jest księga Judyty, księga Tobiasza, księga mądrości, księga mądrości Syracha, księga Barucha i dwie księgi machabejskie. Bardzo często się mówi też o tym, że ten zbiór katolicki, czy nazywa się ten zbiór katolicki kanonem aleksandryjskim, to też już w tej chwili może mniej się używa tej nomenklatury, ale on pochodzi od tak zwanej Septuaginty, czyli od ksiąg przetłumaczonych na język grecki z języka hebrajskiego, a mniej więcej to tłumaczenie trwało od przełomu trzeciego i drugiego wieku przed naszej ery. I potem dokładano do tego zbioru, bo trudno tutaj mówić jeszcze o kanonie w tym czasie, dokładano kolejne księgi. Powstało coś, co nazywamy się Septuagintą. Nazwa nawiązuje do tradycji o 70 tłumaczach, którzy ponoć w jedną noc przetłumaczyli te hebrajskie księgi na język grecki. To jest taka legenda. Natomiast właśnie dlaczego mówię też, że te nazwy kanony są takie mylące, bo wydawałoby się, że no kanon to jest coś, co zostało raz na zawsze ustalone. Natomiast jak prześledzimy sobie całą historię tego, które księgi miałyby wchodzić w skład ksiąg normatywnych czy dla chrześcijaństwa, to właściwie taka dyskusja zaczęła się w chrześcijaństwie. Które księgi właśnie byłyby normatywne dla chrześcijan, potem odpowiedź też żydowska, które księgi były normatywne dla Żydów, wcale nie jest taka prosta, bo to jest kilkusetletnia przynajmniej historia. Jeżeli prześledzimy sobie też takie katalogi ksiąg uważanych za normatywne, powiedzmy w drugim, w trzecim, jeszcze w czwartym wieku, no to zauważymy różnice. I to nie tylko różnice w Starym Testamencie, ale również w Nowym Testamencie. No i tutaj jest kolejny takie zaskoczenie, że na przykład w tych katalogach pojawiają się pisma z końca pierwszego wieku, listy Klemensa Rzymskiego. One ostatecznie do tego naszego zachodniego kanonu i tego kościołów prawosławnych nie weszły, ale na przykład są uważane za normatywne w kościele koptyjskim. Mamy przy Starym Testamencie z kolei mamy jeszcze bardziej rozszerzony kanon w kościele etiopskim, dlatego że tam wchodzą księgi, które nawet cytowane są w Nowym Testamencie, natomiast ostatecznie zrezygnowano z ich normatywności, na przykład księga Henocha. Tak to jest. Czy Księga Henocha, czy Księga Jubileuszy, one powszechnie są znane jako apokryfy Starego Testamentu, a z tych bardziej chrześcijańskich to na przykład Wniebowstąpienie Izajasza, czy taka też księga, która znowu cytowana jest w Nowym Testamencie, ale nie do końca znamy całość jej przekazu, a mianowicie Wniebowstąpienie Mojżesza. Także tych roboczo nazywanych kanonów, raczej zbiorów pism normatywnych, w chrześcijaństwie jest rzeczywiście dosyć dużo. A jeszcze pewnie trzeba by powiedzieć, że są Żydzie, którzy też mają swój zbiór pism.
Tak, są Żydzi, którzy mają też swój zbiór pism i znowu taka legenda o tym, że ten zbiór pism zaczął się kształtować już pod koniec pierwszego wieku na słynnym synodzie rabinów w Jawie, ale tak naprawdę to też jest dosyć późna kwestia, dlatego że ta dyskusja była odpowiedzią właściwie na działania chrześcijańskie, które gdzieś tak około połowy drugiego wieku dopiero przybrały taką formę opowiadania się za kanonicznością bądź znowu za normatywnością może bardziej jakichś pism znanych w kościołach lokalnych. I tutaj echa tego na przykład wybrzmiewały w takiej bardzo znanej pracy Eusebiusza z Cezarei. To jest taka kompilacja właśnie poglądów znanych. Eusebiusz Cezarei to jest właśnie biskup Cezarei, żyjący w IV wieku. I on zebrał poglądy funkcjonujące w ówczesnym świecie na temat ksiąg, no przede wszystkim Nowego Testamentu. No i co się okazuje, że mówiliśmy tutaj o takich rozszerzonych zbiorach, ale okazuje się, że nawet te dobrze znane nam z dzisiejszych wydań Nowego Testamentu księgi też nie przez wszystkie kościoły lokalne były uznawane i były co do nich znoszone różne zastrzeżenia, czy to odnośnie do treści, czy to odnośnie do autorów. Także tak naprawdę nigdy nie było jakiejś jednomyślności i to widać też właśnie w tych różnicach pomiędzy kanonem katolickim, kanonem protestanckim, kanonami kościołów wschodnich, jeśli chodzi o samą zawartość ksiąg, czy liczbę ksiąg, które mogłyby być istotne czy dla chrześcijan, czy dla Żydów. No dobrze. Nie jest łatwo. Może się zgodzimy wobec tego. Cały czas szukam czegoś takiego pewnego, jasnego, łatwego. Trochę żartuję. Czy Biblia to Słowo Boże? W Biblii jest Słowo Boże. Odpowiem w ten sposób. Oczywiście są takie środowiska, które stawiają znak równości pomiędzy Biblią równa się Słowo Boże, ale zawsze można znaleźć cytat odpowiedni prawie w każdej sytuacji życiowej, nawet przed wyborami na przykład też można sięgnąć i znaleźć cytat potwierdzający naszą własną opinię. Tak, no i wtedy oczywiście przydaje nam się, że Biblia to Słowo Boże. Jest autorytet i sankcje ostateczne. Oczywiście, tak, ale tutaj trzeba przypomnieć, że w teologii mówi się o tym, że Biblia tak naprawdę jest dziełem boskoludzkim. Jest taki termin teandryczny. Tak, czyli pochodzi od Boga, więc jest tam Słowo Boże, ale pochodzi również od człowieka, a więc to Słowo Boże ubrane jest w słowo ludzkie. Tak? Ci autorzy biblijni, tak jak dzisiaj się pojmuje natchnienie, nie nadstawiali ucha, tak? I nie przyjmowali tutaj Ducha Świętego w postaci gołębicy, który im siadał na ramieniu i szeptał i rzeczywiście wtedy zapisywali to słowo. Tak, rozumienie natchnienia też jest pewną niewiadomą, pewną tajemnicą. Tak? Nie wiemy, na czym dokładnie ta inspiracja polega. Ale jednocześnie każdy z tych autorów zachowuje swoje kompetencje albo swój brak kompetencji, bo i tacy autorzy się zdarzają. Nie wszyscy są artystami słowa.
też nie należy się oszukiwać. Są fragmenty dużo lepsze pod względem literackim i fragmenty dużo gorsze pod względem literackim. Ale właśnie, każdy z tych autorów biblijnych działa w określonym czasie, działa w określonych warunkach. W określonej sytuacji historycznej, politycznej, kulturowej, ekonomicznej. Tak, jest bardzo wiele czynników, które wpływają na jego przekaz. Oprócz tego posługuje się pewnymi konwencjami literackimi i zrozumienie tych konwencji literackich też wpływa na to, czy to Słowo Boże jest bardziej bądź mniej schowane. Jest taki właśnie cytat, który ja powtarzam moim studentom z przedmowy do ksiąg biblijnych Marcina Lutra, bardzo dobrze obrazujący właśnie, jak należałoby szukać tego Słowa Bożego wśród słów ludzkich. I Luter porównuje tak, to sedno, to Słowo Boże, tego Chrystusa, którego głosi Stary i Nowy Testament, do skarbu, który ukryty jest w sianie, ukryty jest w żłobie. No i teraz należałoby odgarnąć właśnie to siano, ten element ludzki, żeby dotrzeć do tego sedna, którym jest Słowo Boże. Jeszcze jedna taka uwaga, też wydaje mi się dosyć istotna, jeżeli już mówimy o tym szukaniu Słowa Bożego i o natchnieniu w ogóle. Mówi się często o tak zwanym natchnieniu dynamicznym. To jest takie, albo natchnienie takim podwójnym, że oczywiście wierzymy jako chrześcijanie, że w Biblii jest to Słowo Boże i autorzy byli inspirowani przez Boga. Ale teraz, żebyśmy my z kolei mogli odnaleźć to Słowo Boże właśnie wśród tego słowa, wśród tego siana, również musimy się poddać działaniu Ducha Świętego. Dopiero wtedy możemy w tym swego słowa ludzkiego wyłuskać to Słowo Boże. Ciekawa jestem wobec tego Pani doświadczeń z lekturą Pisma Świętego i z rozgarnianiem słomy i siana w poszukiwaniu drobnych kamieni. Czy są takie fragmenty biblijne, które dziś rozumie Pani zupełnie inaczej niż rozumiała je kilka lat temu, niż rozumiała je Pani, nie wiem, jako dziecko na przykład, a może też jako młoda badaczka? Tak, wydaje mi się, że tak, na to wpływa oczywiście też pewne doświadczenie, takie osobiste. Wiadomo, że każdy z nas będzie inaczej czytał to Słowo Boże właśnie ze względu na bagaż swoich doświadczeń, swoich uwarunkowań. Też jak czytamy nawet codziennie Biblię, to ten sam fragment będzie się pokazywał z różnych stron, tak? Będzie nam się odwracał też różnymi stronami i nagle przyjdzie coś takiego, taki błysk, aha, wczoraj tego nie zauważyłem, czy nie zauważyłam, a dzisiaj ten fragment wydaje nam się jasny. Także to jest nie tylko moje, ale wydaje mi się takie ogólne doświadczenie tego, jak różnie czytamy w różnym czasie Biblię, właśnie ze względu też na różne okoliczności. Czasami może wpadając w to zbyt wiele tego, co my chcemy tam wyczytać, a nie co ta Biblia mówi. Ale jeśli Pani pyta o moje doświadczenia, to one są oprócz tych właśnie, oprócz takich ogólnych, no to związane też z moją pracą. Powiem szczerze, że od paru lat zajmuję się egzegezą listów katolickich, czyli listów powszechnych. To są takie może troszeczkę zapomniane listy Nowego Testamentu. One zresztą też nie zawsze były uznawane za
za normatywne. W niektórych środowiskach trwała dyskusja i starożytna na ich temat i ta dyskusja się też powtórzyła potem w czasach reformacji, czy na przykład list Jakuba, list Judy, uznać list do Hebrajczyków, uznać za listy kanoniczne, czy nie. I odkąd zaczęłam się zajmować, stosując taką metodę strukturalną przy egzegezie tych pism, mam trochę inne spojrzenie. Zaraz powiem, na czym to polega, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej lektury linearnej właściwie wszystkich pism, które trafiają w nasze ręce. Mamy początek, jakieś rozwinięcie, jakieś zakończenie. Tymczasem w Biblii, zwłaszcza w Biblii hebrajskiej, ale też w Nowym Testamencie, który bardzo często czerpie z tej tradycji hebrajskiej, ta logika wcale się tak nie układa. Że czasami jest tak, że mamy taką, nazwijmy to, strukturę koncentryczną, niektórzy nazywają ją chiastyczną, a więc wcale sedno sprawy nie jest wyłożone na końcu, tylko gdzieś w środku. I są elementy, które dążą do tego, żeby właśnie to sedno było wyeksponowane i potem są elementy właśnie odchodzące od tego sedna. I powiem, że na przykład w ten sposób przeczytałam list Jakuba. To był pierwszy list, taki, do którego zastosowałam tę metodę egzegezy. I co się okazało? Jak Państwo czytają list Jakuba, to określenie tematyki listu Jakuba jest bardzo trudne. Tak, o czym jest ten list? Tam jest jakiś totalny chaos. Tak? Zaczyna się tam trochę o grzechu, potem o modlitwie, potem o języku, ale Jezusa tam właściwie nie ma. Dwa razy się tylko imię Jezus powtarza, więc nawet nie można powiedzieć, czy jest to taki list jakiś bardzo chrystologiczny. O czym to jest list? Zwykle właśnie zna się taki wyimek z tego listu, że wiara bez uczynków jest martwa i to jest też takim elementem polemiki, czy było elementem polemiki pomiędzy katolikami a protestantami. Tymczasem właśnie jeżeli się czyta strukturalnie, no to okazuje się, że tam w środku tego listu jest podany jego temat. I jest to mądrość. I wokół tej mądrości tak, osnute są różne wątki, różne motywy, które na początku listu zmierzają właśnie do tego, jak wygląda mądrość. Tam w trzecim rozdziale podane są właśnie te przejawy mądrości. Natomiast potem od trzeciego rozdziału znowu, jak można to wszystko realizować. To jest takie moje osobiste i już egzegetyczne, powiedziałabym, też takie zawodowe doświadczenie, w jaki sposób można czytać. Tak, i rozumiem, że tutaj pokazuje też Pani to, że ten pierwiastek ludzki, znaczy, że znajomość tego pierwiastka ludzkiego, to nie tylko znajomość siebie i mojej predyspozycji, z jaką ja siadam do czytania tekstu, ale też znajomość ludzi, którzy ten tekst pisali, to w jaki sposób oni pisali teksty, tak? Jak je rozumieli, jak żyli? Tak, zdecydowanie tak. To jest też kolejny krok do tego, żeby rozumieć Biblię, bo często jest tak, że przenosimy, transponujemy wręcz nie tylko nasze doświadczenia takie osobiste, ale też znajomość czy doświadczenia kulturowe, lekturowe i inne na to, jak czytamy Biblię, nie wgłębiając się właśnie w te elementy, które ukształtowały tekst biblijny. Oczywiście od razu trzeba powiedzieć, że nigdy nie jesteśmy w stanie zrekonstruować tego tak jeden do jednego. Nigdy nie będziemy w stanie powiedzieć,
że to autor miał na myśli, mówiąc językiem bardzo szkolnym, tak? Nigdy nie będziemy mieli też szansy w 100% powiedzieć, że recepcja tego tekstu w starożytności była taka, a nie inna. To wszystko są domysły, to wszystko są hipotezy, ale też dzięki snuciu różnych hipotez tą biblistyka się rozwija, więc jest to takim elementem tak sprawiającym, że nauka, że biblistyka żyje. Ale to jest niezwykle, niezwykle istotne, właśnie poznanie konwencji literackich, tego, w jaki sposób ludzie uwarunkowani wtedy mówili o ważnych dla siebie kwestiach. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna taka sytuacja, w której te różne ludzkie perspektywy przy czytaniu Biblii się przecinają. Myślę o tym, jak to jest, kiedy siada do czytania Biblii wyemancypowana kobieta i znajduje tam bardzo mało kobiecej perspektywy. Słyszy o mężczyznach, słyszy na przykład to, że gdzieś przyszło dużo ludzi i w ukonkretnieniu, że było to tyle a tyle tysięcy mężczyzn, tak? Jak to jest? Jak pani jako kobieta czyta Biblię? Ja zaraz przypomnę jeszcze jedno podejście, które ja odkryłam gdzieś przy swoich lekturach, ale jestem ciekawa, czy dla pani to, że jest pani kobietą czytającą Biblię, miało znaczenie, ma znaczenie? No ma, oczywiście, bo moje kobiece doświadczenie jest zupełnie inne niż mężczyzn czytających Biblię, ale też mam świadomość, że Biblia powstała w środowisku bardzo patriarchalnym i to środowisko żydowskie i to środowisko wczesnochrześcijańskie, tak, tutaj z wpływami grecko-rzymskimi, były środowiskami patriarchalnymi. Odsetek kobiet mających jakiekolwiek wykształcenie był bardzo niewielki, więc powierzenie kobietom spisania czegoś takiego byłby albo ryzykowne, albo wręcz niemożliwe. Tutaj zwróciła pani uwagę właśnie na takie fragmenty, które tak eksponują rolę mężczyzn, ale to jest oczywiście prawda, że głównie męska historia jest tam pokazana, chociaż oczywiście zdarzają się też takie fragmenty, czy takie wręcz całe księgi, chociażby tak wspomniana Księga Judyty, czy Księga Ester, czy Księga Rut, których bohaterkami są kobiety. Mamy też bohaterki w Nowym Testamencie. Mamy też bohaterki w Nowym Testamencie. Mamy też wyraźnie powiedziane na przykład w Ewangelii Łukasza, że Jezusowi towarzyszyły kobiety i one są, kilka z nich jest wymienianych nawet z imienia. A więc te kobiece bohaterki oczywiście w Biblii też się pojawiają, aczkolwiek jako całość jest to perspektywa bardzo, bardzo patriarchalna i należy to mieć na uwadze, czytając Biblię i nie absolutyzując właśnie tych fragmentów, które jakoś mówiły na przykład o dominacji mężczyzn. Tak? Biorąc pod uwagę właśnie te uwarunkowania, należałoby to jednak zaliczyć do tej warstwy kulturowej, a nie warstwy normatywnej. To jest ta warstwa, tak, którą należałoby odgarnąć, jeżeli chcemy sięgnąć do jakiegoś sedna. No i tutaj takim elementem, który znowu pozwala nam na czytanie Biblii z różnych perspektyw, jest hermeneutyka. Właśnie w zależności od tego, jaką hermeneutykę przyjmiemy, tak będziemy
no tak będziemy postrzegać ten tekst, tak? Bo no, no zawsze taka perspektywa, jeżeli przyjmiemy sobie, że czytamy tekst z perspektywy właśnie feministycznej, czy to będzie taka pozytywna perspektywa feministyczna, czy będzie to perspektywa właśnie oparta na hermeneutyce podejrzeń, no to otrzymamy inne wyniki, inne rezultaty naszej lektury. Hermeneutyka podejrzeń, czyli taki sposób lektury Biblii zaproponowany przez teolożkę Elisabeth Schüssler-Fiorenze. Na czym polega ten sposób? Jak ona proponuje czytać Biblię? No właśnie na tym, żeby tak śledzić te elementy takie opresyjne wobec kobiet. Tak, żeby wykazywać, że Biblia jest tekstem, który nie niesie dla kobiet żadnego wyzwolenia, tylko właśnie takie poddaństwo. I tutaj ten fragment, który pani jego mówiła, ale ja go muszę państwu mówiła. Przeczytam, tak? To jest fragment z Ewangelii Świętego Jana, 6 rozdział, 10 wers. Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść, a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Tyle się dowiadujemy no właśnie, o tych ludziach. I co to znaczy, że właśnie, czy usiedli tylko mężczyźni, a kobiety stały tam i nie usiadły, czy że właśnie, że ci ludzie to byli tylko mężczyźni. Z perspektywy hermeneutyki podejrzeń rzeczywiście się tak eksponuje ten element takiej dyskryminacji kobiet. Ale teraz, jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę pewną konwencję literacką tego tekstu, wiemy, że ewangelista Jan, tak, bo to jest fragment Ewangelii Jana, on łączy w sobie elementy, czy w swoim piśmie łączy elementy takiej tradycji żydowskiej, tradycji może mniej nawet tradycji helenistycznej, to jest to ewidentnie nawiązanie do pewnego sposobu liczenia osób obecnych, która jest też znana ze Starego Testamentu. Tak jak tam mamy na przykład o wyjściu z Egiptu, to też mamy podane, ile mężczyzn wyszło. Oczywiście może być tak, że tak. Kobiety odczują to jako dyskryminację, ale jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę tę konwencję, no to tutaj nie będziemy obarczać jakąś straszną winą ewangelisty Jana, tym bardziej, że no właśnie w tej może bardziej pozytywnej hermeneutyce feministycznej, trochę posuniętej czasami do granic niektórzy mówią absurdu, tak? Uważa się, że w ogóle, że Ewangelia Jana wyszła spod ręki kobiety. Dopiero potem została, tak, dopiero potem zostały ślady tej kobiecej ręki tam skutecznie wykreślone. W czym się widzi te ślady? Skąd ten pomysł? Także umiłowany uczeń Jezusa, który jest właściwie postacią anonimową, to, że my sobie znowu na podstawie pewnych transpozycji kulturowych, tak, tego ucznia, umiłowanego ucznia przedstawiamy jako tego najmłodszego z apostołów, który leży na piersi Jezusa i utożsamiamy go z Janem. To wcale nie jest takie pewne i być może właśnie ta tajemnicza terminologia w stosunku do umiłowanego ucznia Jezusa kryje w sobie nawiązanie do kobiet. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że w starożytności właśnie było dosyć dużo Ewangelii, nazwijmy to konkurencyjnych wobec tych, które dzisiaj są uznawane za kanoniczne. Tak? Mamy Ewangelię Filipa, mamy Ewangelię Tomasza, mamy Ewangelię Bartłomieja, trochę późniejszą, i mamy Ewangelię również Marii Magdaleny.
To są takie teksty no, z naszego punktu widzenia nieortodoksyjne, chociaż w tym drugim wieku to trudno mówić o jakiejś ortodoksji. Pokazują po prostu też inne nurty chrześcijaństwa niż ten nurt, który my dzisiaj uważamy za mainstreamowy. No i być może właśnie te fragmenty z Ewangelii Filipa czy z Ewangelii Marii Magdaleny, które mówią o tym, że Jezus miłował Marię bardziej niż innych uczniów, wpłynęły na tę interpretację o umiłowanym uczniu Jezusa jako Marii Magdalenie. To jest taka ciekawostka, tak? Ale pokazuje też, bo tutaj jeszcze nawiązując właśnie do takiego pozytywnego spojrzenia feministycznego, tej hermeneutyki podejrzeń, która, tak jak mówiliśmy, dopatruje się w większości opresywności wobec kobiet w tych tekstach biblijnych. Pozytywna hermeneutyka z kolei podkreśla rolę kobiet, czy to w Starym Testamencie, czy to w Nowym Testamencie i stara się pokazać, że jednak nie wszystkie teksty tak bardzo są kobiece. Są takie, które afirmują kobiety i ich działanie. No bo tak naprawdę znowu pewna taka dyskryminacja kobiet też bierze się ze sposobu odczytywania Biblii. Tak, zwłaszcza w tym świecie żydowskim i w tym świecie tworzenia się tradycji rabinicznej. To było dosyć późne, a więc już w czasach po zburzeniu świątyni, tak? Ona o wiele mocniej dochodzi do głosu niż wcześniej. To jeżeli jesteśmy przy perspektywie feministycznej i podejrzeniach, to czy biblijny Bóg jest mężczyzną, skoro mówimy o nim Bóg, rzeczownik rodzaju męskiego, a na wielu obrazach przedstawiany jest jako mężczyzna z długą brodą. Jeszcze stary mężczyzna. Stary, biały mężczyzna. Tak, biały mężczyzna, tak. No. Straszne. No, o Bogu mówi się, tak? Używając takich określeń rzeczywiście rodzaju męskiego, właśnie ze względu na tę perspektywę patriarchalną, która towarzyszy powstawaniu tych tekstów. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład teksty hebrajskie, gdzie mówi się o Elohim, to wcale już nie jest rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej, tylko jest to... Słucham? W liczbie mnogiej. Tak, tylko jest to rzeczownik w liczbie mnogiej. Tak? Aczkolwiek te rodzaju męskiego, tak? Bo tak tylko końcówka im nam sugeruje, że jest to rzeczownik rodzaju męskiego. Ale są też teksty, które jakby wyraźnie wskazują na takie kobiece rysy Boga. Albo to, że znowu mówimy o Bogu jako o władcy, wodzu, prawodawcy, no to jest efekt pewnego patriarchalizmu. Ale też są teksty, czy z psalmu 131, gdzie właśnie mówi się o... Tak, o tym odłączeniu od piersi, czy z Księgi Izajasza, gdzie mówi się właśnie o takiej matczynej opiece nad człowiekiem, które sugerują właśnie tę perspektywę kobiecą. Samo słowo, jak mi się teraz skojarzyło, samo słowo miłosierdzie, rachamim hebrajskie, ono wyraźnie nawiązuje do tak, kobiecego łona, do macicy. Więc tak do miejsca, gdzie nosi się dziecko, gdzie dziecko się rozwija. Także no ta jeden z najważniejszych atrybutów Boga, miłosierdzie, ma swoje źródło właśnie w takim kobiecym postrzeganiu Boga. Jeszcze mamy w Nowym Testamencie z kolei, chociaż w Starym też, tam też znajdziemy takie obrazy nawiązujące do
świata zwierzęcego, do tego, że Bóg przedstawiany jest jako samica opiekująca się swoimi małymi. Tak? Czy to będzie samica orła, czy to będzie nawet samica kury, właśnie w Ewangelii Łukasza jest taka wzmianka. No to już pokazuje także, że o Bogu tak jednoznacznie jako mężczyźnie nie da się powiedzieć. Tak z punktu widzenia teologii oczywiście też nie da się powiedzieć o Bogu jako o kobiecie. Z tego pierwszego opisu stworzenia, który posługuje się tutaj kolejna taka uwaga, no, figurą literacką, figurą retoryczną zwaną meryzmem, gdzie dwie skrajności są używane, tak? A więc, że Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, tu są takie skrajności, typu właśnie noc i dzień, tak, może i woda i tak dalej, i tak dalej. Więc człowiek stworzony jako dwie skrajności, mężczyzna i kobieta, na podobieństwo Boga, co oznacza, że Bóg jest taką całością. Tak, że nie można powiedzieć, że Bóg jest tylko mężczyzną, albo że Bóg jest tylko kobietą, ale raczej, że możemy mu przypisać, chociaż to wszystko tak, to jest takie znowu nasze błądzenie w myśleniu o Bogu. To są takie nasze wyobrażenia, bardzo często też oparte na pewnych doświadczeniach kulturowych. A więc powiedzenie, że Bóg jest mężczyzną, czy Bóg jest kobietą, nie ma racji bytu. W Nowym Testamencie też są takie fragmenty mówiące na przykład o tym, że musicie się na nowo narodzić z wody i z Ducha Świętego, co oznacza tak, że również ten Duch Święty wystawiany jest jako ktoś rodzący, a więc ma takie cechy kobiece. Czyli są fragmenty nie androcentryczne w Biblii, ale też posługujące się pewnymi nawiązaniami do funkcji kobiecy. Wspomniana Fiorenza używała takiego zapisu, to był zapis, gdybyśmy tłumaczyli na polski, to moglibyśmy powiedzieć, że zamiast pisać Bóg pełnym słowem, ona używała angielskiego God, pisała tylko pierwszą i ostatnią literę, a w środku myślnik, żeby w ten sposób przełamać jakiś językowy zwyczaj i, jak rozumiem, pomóc czytelnikowi trochę wyjść poza konwencję i pewne przyzwyczajenie, które towarzyszy nam w życiu codziennym w odbieraniu języka i trochę móc spojrzeć szerzej. Tak, zdecydowanie tak. No, pewnie dałoby się to również zrobić w języku polskim. Powstawały niemieckie przede wszystkim tłumaczenia Biblii na język tak zwany inkluzywny, gdzie właściwie używano i określeń rodzaju męskiego i jednocześnie określeń rodzaju żeńskiego, tam gdzie mówi się o Bogu. To też miało przełamać te schematy właśnie w myśleniu o Bogu jako o mężczyźnie. Tak, czy też już ta modlitwa Ojcze nasz, Matko nasza, ta taka oparta na inkluzywizmie językowym. Nie mówi się o Bogu tylko jako o Ojcu, ale także jako o Matce. Ale znowu tutaj wchodzą też różne doświadczenia i zawsze ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja mam bardzo złe doświadczenia Ojca, a ja mam bardzo złe doświadczenia Matki, tak? Więc może szukać jakiegoś jeszcze innego określenia. Może rodziców byłoby jeszcze bardziej neutralne i nie niosłoby ze sobą wyobrażeń tak męskich, jak żeńskich, tylko właśnie takie, które są ogólniejsze. Też doświadczenie współczesnych rodzin, które są rodzinami niepełnymi i gdzie nieobecność ojca jest zauważalna, albo nieobecność matki też się zdarza, chociaż mam wrażenie, że przynajmniej tutaj w nas trochę rzadziej.
tak, nie odpowiadają potrzebom dzisiejszego czytelnika na to, jak wyobrażać sobie Boga. Więc to jest zadanie dla teologów, dla biblistów, też żeby właśnie wśród tego tekstu biblijnego i wśród tłumaczeń i komentarzy do niego znaleźć jakąś drogę, żeby neutralność, żeby nie przytaczać ani tych argumentów właśnie z anerskością czy za kobiecością, tylko starać się o Bogu myśleć w jakiś sposób może bardziej abstrakcyjny, niż to chcieli pokazać pisarze biblijni, hagiografowie, zwłaszcza w Starym Testamencie, no bo znowu tutaj nam pewna mentalność taka semicka wchodzi w grę, która jest mentalnością bardzo konkretną, bardzo obrazową. I o ile Grecy faktycznie mieli dosyć dobrze wypracowany w jakiś sposób abstrakcyjnego myślenia, o tyle Hebrajczycy niekoniecznie. Mówimy dużo o takiej indywidualnej lekturze Biblii, ale myślę, że ta lektura stała się możliwa stosunkowo późno w historii. Jesteśmy na Literackim Sopocie, który w tym roku jest poświęcony w dużej mierze literaturze niemieckiej. Myślę sobie o Gutenbergu i jego wynalazku. I o tym, jak wiele w sposobie, w jaki czytamy i interpretujemy Biblię, zmienił wynalazek druku i to, że Biblia mogła się pojawić w domu, można było sobie z nią usiąść, samemu zacząć czytać i że stawało się to coraz bardziej i bardziej powszechne. Tak, ale nie byłoby to tak powszechne, nawet gdyby ta Biblia była rzeczywiście drukowana, ale drukowana po łacinie, gdyby nie rozwój translacji biblijnej na języki narodowe. No bo rzeczywiście można było mieć łacińską Biblię w domu, natomiast nieznajomość łaciny sprawiała, że ta Biblia była księgą milczącą i posiadanie czy nieposiadanie nie miałoby wielkiego znaczenia. I rzeczywiście można zauważyć w XVI wieku, chociaż oczywiście próby przekładu Biblii na języki narodowe zdarzały się już wcześniej, ale XVI wiek to jest taka epoka wyraźnego rozwoju tej translacji biblijnej i wyraźnej też tak zwanej inkulturacji Biblii. To widać właśnie w Bibliach niemieckich, to widać przy tłumaczeniu Marcina Lutra, który mówi, że do znajomości Biblii, do przekładu Biblii należy słuchać tego, jak rozmawiają kobiety na targu, tak, żeby ona była zrozumiała dla wszystkich. To widać również w polskich przekładach Biblii. Właśnie ten element inkulturacji, od którego się zresztą odchodzi we współczesnych tłumaczeniach. Ale to wynika właśnie z tego, że ta znajomość realiów biblijnych dzisiaj jest o wiele większa niż w XVI wieku. W XVI wieku no, trzeba było na przykład cały ten świat przyrody dostosować do warunków europejskich, nazwijmy to, jakieś egzotyczne, jak tam się pojawiają zwierzęta czy rośliny, tak, no to trzeba było tak to przetłumaczyć, żeby człowiek mniej więcej miał wyobrażenie, o czym jest mowa. Czy jeżeli chodzi właśnie o systemy monetarne, czy jeżeli chodzi nawet o nazwy świąt, może to jest takie śmieszne, ale w Bibliach XVI-wiecznych, w polskiej, w Biblii Gdańskiej, czy w Biblii Greckiej, nie mamy wcale zabicia baranka paschalnego, bo powiedzmy znajomość święta Paskę wśród chrześcijan nie była zbyt wielka, ale mamy baranka wielkanocnego, tak? Więc Żydzi zabijali baranka wielkanocnego.
I właśnie, dzisiaj nas to śmieszy, tak? To jest taki element inkulturacyjny, od którego, tak jak mówiłam, się odchodzi, ale on sprawiał, że ten świat biblijny stawał się bliski czytelnikowi. I ten czytelnik mógł się z nim utożsamiać, tak? Mógł wchodzić w te realia. To samo jest na przykład w kulturze, tak? Zwłaszcza w sztukach plastycznych, kiedy widać te przedstawienia postaci biblijnych w strojach z epoki zupełnie niebiblijnej. No, to mniej więcej na tym polegało również w tekście. Mam takie poczucie, że opowiada pani o Biblii jako zjawisku niesłychanie trudno uchwytnym. Nie jedna księga, a wiele ksiąg. Nie jeden język, ale wiele języków. Nie jedna kultura, ale wiele kultur. W dodatku te kultury przenikają się, często biegnąc daleko w głąb historii albo daleko od miejsca, w którym jesteśmy, w bardzo egzotyczne rejony. To wszystko sprawia, że przy lekturze Biblii, jak sądzę, o nieporozumienie naprawdę nie trudno. Czy są jakieś mniemania, sądy o Biblii i o jej lekturze, które uważa pani za takie, które należałoby koniecznie sprostować, albo takie, które pani, no jakoś bardzo panią drażnią? Drażni mnie to, od czego zaczęłyśmy nasze spotkanie. Właśnie od tego utożsamienia Biblia równa się Słowo Boże, bo to właśnie grozi takim fundamentalizmem. To grozi tym, że każdy wyraz Biblii będziemy traktować jako normatywny, obowiązujący także w dzisiejszych czasach bez znajomości kontekstu. I właściwie to za sobą niesie niestety też taki brak refleksji tak naprawdę. Zresztą jeszcze wracając do tej wielości języków, wielości ksiąg, ja wspomnę o jeszcze jednej wielości, o wielości wariantów tekstowych. Każdy biblista, jak ma przed sobą, tak się zajmuje Nowy Testament, właśnie Nowy Testament, to pod tekstem greckim jest taki ogromny aparat wytyczny, w którym przytacza się różne warianty tekstowe, które udało się odnaleźć czy w papirusach, czy w jakichś kodeksach. No i co się okazuje, że niekoniecznie to, co nam proponują redaktorzy w tekście głównym, znajduje odzwierciedlenie we wszystkich świadectwach tekstowych. Tutaj mam taką też osobistą sytuację, ona jest związana może trochę z najnowszym wydaniem tego krytycznego, wydaniem krytycznym greckiego Nowego Testamentu, tak, z listu Judy. To znowu jeden z takich zapomnianych listów, króciutki, ma 25 wierszy, kto tam się będzie zajmował takim małym listem. A tam jest taki ciekawy fragment, który spędza sens powiek biblistą. A mianowicie, w piątym wierszu, bo to jest tak mały list, że on nawet nie ma podziału na rozdziały, jest tylko podział na wierze, którego zresztą nie było od początku, tak? To jest kwestia najpierw średniowiecza, potem ten podział, który mamy w tej chwili, pochodzi z XVI wieku. I w piątym wierszu, w dotychczasowych i w polskich tłumaczeniach też tego listu, mamy taki fragment, kiedy Pan wywiódł swój lud na pustynię, tych, którzy nie wierzyli, wytracił. I to jest wszystko piękne, dopóki właśnie mamy tam słówko Kyrios, czyli Pan. Ale okazuje się, że są takie świadectwa biblijne, które zamieniają tego Kyriosa na Theos, czyli Bóg.
I jeszcze to jest do przyjęcia, tak? Chociaż nam się już kojarzy ten Theos z tym Bogiem tylko Starego Testamentu, natomiast Kyrios jest takim właściwie wyrazem neutralnym, który może oznaczać i Boga Starego Testamentu, i Jezusa Chrystusa, ponieważ jest to list dosyć młody, jeżeli chodzi o datowanie, no bo pochodzi gdzieś tak. Z końca pierwszego wieku, więc według wniosku Chrystusowi mógł być przypisany. Właśnie w takim teologicznym znaczeniu. Ale są fragmenty, które mówią o tym, że to Chrystus. Tak, wybił ten lud na pustynię i tych, którzy nie wierzyli, to wytracił. No i tu już się zaczynają schody, no jak Chrystus. Tak. Wchodzi oczywiście cała teoria teologiczna, właśnie w jaki sposób też tę preegzystencję Chrystusa łączyć z działaniem zbawczym Boga. I ten Chrystus jeszcze by przeszedł, gdyby nie niektóre rękopisy, które mają ze sobą Jezus. Tak, o ile Chrystus jest tytułem takim chrystologicznym, oznacza Mesjasza, weź nie można tutaj tę preegzystencję w to włączyć, o tyle Jezus jest imieniem nadanym Chrystusowi na ziemi. No i teraz naprawdę zaczynają się schody, jak to interpretować. Może tutaj chodziłoby o Jozuego. Tylko, że w greckim Starym Testamencie Jozue jest Jezus. Mamy księgę Jozue, to jest księga Jezusa, więc może iść w stronę interpretacji historycznej. I to pokazuje, jak niebezpieczne jest wiązanie jednej interpretacji Biblii, opierając się właśnie na poglądzie o natchnieniu każdego wyrazu biblijnego, czy wręcz każdego przecinka, bo tych przecinków to w ogóle nie było. Interpunkcja szalała. Ale szalała dopiero od VIII wieku wcześniej. Wcześniej nie ma ani wielkich liter, ani małych liter, ani przecinków, ani kropek, ani żadnych innych znaków, już nie tylko interpunkcyjnych, ale też diakrytycznych, co wszystko w ogóle stanowi pewien kłopot, ale też uczy pokory wobec tekstu. Wobec tekstu, który wiemy, że jest tekstem wielowariantywnym, że nie ma jednego tekstu, który można by uznać za tak oryginalnie było napisane, dlatego że do naszych czasów akurat oryginalnego testamentu nie dotarł. Dla biblistów to dobrze. mają mi co robić. Bardzo ciekawa praca. Archeologiczno-detektywistyczne. Bardzo, bardzo, naprawdę. I takich tekstów właśnie takich, a co jest, a co nie ma w niektórych wariantach, a dlaczego nie ma, a dlaczego to zostało zmienione, tak? To jest część właśnie pracy egzegety i śmiem twierdzić, że to jest jedna z takich najciekawszych etapów tej pracy. Nie chciałabym odbierać Państwu prawa do zadania pytania. Jeżeli ktoś z Was siedzi z dużą niecierpliwością i bardzo chciałby o coś zapytać, to zapraszam serdecznie. My będziemy jeszcze rozmawiać, ale zachęcam. Odwagi. Czy można otworzyć? Ja niestety nie wiem. Myślę, że gdyby organizatorzy mieli taką możliwość, to by nam to uczynili. I otworzyli to okno. Myślę, że też słyszą nas teraz. Obawiam się, że niestety takiej możliwości nie ma. Przykro mi bardzo. Słucham. Bo ja mam pytanie. To proszę o mikrofon, żeby usłyszeli też Pana ci wszyscy, którzy potem będą słuchać nagrania. Dobrze, skoro jesteśmy przy przykładach, ja mam takie pytanie, które ja wiem, że zadam prosto, z terminologią nienaukową. Jaki przykład najlepiej czytać? Właśnie dlatego. Dlatego to jest proste. W znaczeniu potocznym mową najlepiej. Przeciętny człowiek sobie chce poczytać w miarę, żeby było bez jakichś przekłamań, bez zbytniej inkulturacji. Kto ma z przekładów polskich?
No właśnie, wszystko zależy też do jakich celów czytamy. Tak? Bo są przykłady, na przykład jest przykład interlinearny. I tego przykładu możemy używać właśnie chcąc lepiej poznać język oryginału. Dlatego, że no, jak każdy przykład interlinearny, on jest brzydki pod względem literackim, natomiast dosyć precyzyjnie, przynajmniej stara się tę ekwiwalencję wyrazową oddawać. I to zarówno jeżeli chodzi o znaczenia słów, jak i o ich formy. Tak? Bo no, nie zawsze da się wszystko w języku polskim powiedzieć z użyciem takich form, jakie były używane na przykład w języku greckim. Jeżeli chodzi o taką właśnie potoczność czytania, niezbyt wielką inkulturację, natomiast sprawność literacką, ja myślę, że dobrym przykładem jest ten przykład paulistów. Przykładem z kolei takim, który opiera się na współpracy różnych kościołów, tak, jest przykład ekumeniczny. I tutaj no, są zarzuty wobec tego przykładu, że no, skoro 11 kościołów się pod tym podpisało, tak, ale powiedzmy nie ze wszystkich kościołów tłumaczy brali udział w tym tłumaczeniu. Więc jeżeli tłumacze i redaktorzy pochodzą z tak różnych tradycji, no to zawsze musi dojść do jakiegoś kompromisu i czy ten kompromis jest dobry, czy ten kompromis jest zły. Moim zdaniem ten kompromis jest dobry, bo właśnie pokazuje, czy pozwalał wyjść tłumaczom i redaktorom poza, tak dzisiaj chętnie używany ten poza własną bańkę konfesyjną, tak? poza własną konfesję i przyjrzeć się tekstowi też z innej perspektywy, co dla tekstu jest dobre. Tak? Poza tym też wydaje mi się, że wielość tłumaczy odzwierciedla różnorodność stylistyczną tekstu oryginalnego. Bo czasami mamy właśnie do czynienia z czymś takim, że jest tekst poddawany jeszcze takiej ogólnej obróbce językowej, obróbce polonistycznej, która wyrównuje pracę wszystkich tłumaczy. Tak? A jeżeli tam zdarzą się właśnie jakieś różnice, no to też daje nam wyobrażenie o różnorodności tekstu. Ale pod względem takim właśnie czytania literackiego wydaje mi się, że ten przykład paulistów jest dobry pod względem właśnie takiego wychodzenia z własnej perspektywy konfesyjnej, przykład ekumeniczny. Tutaj jeszcze nawiązując do tego, o czym też mówiłyśmy, są dwa wydania tego przykładu ekumenicznego. Z apokryfami, czyli z tymi księgami deuterokanonicznymi i bez tych ksiąg deuterokanonicznych, więc bo pod deuterokanonem nie podpisały się wszystkie kościoły protestanckie, tam właśnie mieli zastrzeżenia adwentyści. Takim dosyć kontrowersyjnym przykładem jest ten nowy przykład dynamiczny. Tak, on jest kontrowersyjny dlatego, że jest bardzo mocno wartościujący. Już na samym wstępie, tam jest dosyć duży wstęp taki pokazujący czytelnikowi, jak ma czytać ten Nowy Testament i właśnie dosyć dosłowna taka lektura Biblii ma sprawić, że ten czytelnik będzie chrześcijaninem. Tak będzie reprezentował chrześcijaństwo biblijne. Jest tam taka pewna dyskredytacja podejść konfesyjnych. To są nazwane w tym przekładzie, to są takie podejścia czy tłumaczenia światowe, tak? Wiadomo, ale tak, światowość z chrześcijaństwem
nie współbrzmi dobrze. Można być albo ze świata, albo można być właśnie nie ze świata. Aczkolwiek niektóre właśnie też komentarze, bo to jest taki przekład z dosyć obszernym komentarzem, komentarze natury filologicznej, tam są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Więc jeżeli ominąć takie ideologiczne, to ten przekład również nadaje się do czytania. No i wiem, że nie odpowiedziałam. Zapraszam do mikrofonu Państwa. A tu jeszcze Pani zada pytanie, przepraszam. Ja bym chciała dalej podjąć ten wątek translatorski. Czasami na festiwalach literackich jest parę tłumaczy, który jest zawsze fantastyczny format. No i po tym wstępie próbuję sobie wyobrazić taki sparing tłumaczek biblijnych. O co one by się spierały? Mogła Pani podać jakiś przykład? Oczywiście, tak? Tutaj Pani podpowiada. Poczynając od interpunkcji. Potem o to, czy lepiej jest na przykład posługiwać się tą ekwiwalencją formalną, czy ekwiwalencją dynamiczną. A więc czy oddawać sens tego tekstu, czy raczej tak, jak to się mówi, verbum pro verbo, tłumaczyć słowo po słowie z zachowaniem próby odzwierciedlenia również oryginalnych form. No właśnie, uwarunkowania koncesyjne są też no niebagatelną rolę odgrywają. Są też bardzo, bardzo istotne. Myślę, że tłumacz powinien, w zależności oczywiście dla kogo robi to tłumaczenie, tutaj też jest ten czynnik brany pod uwagę, dla jakiej społeczności jest to tłumaczenie robione, ale wydaje mi się, że ten czynnik konfesyjny nie powinien odgrywać aż tak istotnej roli. Będzie, na pewno będzie dyskusja odnośnie do dużych i małych liter, bo w zależności od tego, jak na przykład napiszemy duch, no to już inaczej będziemy rozumieć, tak? taki przekład. Czy to będzie duch pisany wielką literą, a więc z jakimś tam wskazaniem, a więc już z jakąś interpretacją odnoszącą się do Ducha Świętego, czy będzie to duch pisany mały, bez tej interpretacji. Naprawdę o wszystko. Przy Starym Testamencie na przykład może to być dyskusja na temat pewnych nazw, imion utrwalonych w kulturze. Na przykład za przykładem greckim. Tak, że powszechnie znany jest na przykład Nabuchodonozor. Tak, jest to imię, które będzie się kojarzyło każdemu z władcą babilońskim. Tak? Ale można to imię przekazać w takiej wersji, w jakiej występuje w tekście hebrajskim, a więc Nebukadnesar. No i już są różnice. Słuchano? Ja mam oczywiście dużo pytań, ale... Znaczy, muszę się ograniczyć, skoro mówimy o języku, czy tłumaczenie, to chciałbym właściwie zapytać o taką rzecz. Ja zawsze mam troszkę pewien taki dysonans poznawczy między, przepraszam za to słowo, pomiędzy biblistami a teologami. Raczej spotkałem się z literaturą biblistyczną, czyli taką, która na zimno wszystko analizuje. Szczególnie pod względem historycznym, językowym, strukturalnym, mniej niż teologami. Dlatego temat językowy tutaj jest najbardziej neutralny. Dlatego tu chciałbym zadać pewne pytanie, czy pewną uwagę, że oczywiście przekładów jest mnóstwo, dlatego że pierwszy przekład był zrobiony z hebrajskiego na Septuagintę, a wcześniej jeszcze, w czasie tej słynnej reformy króla Jezjasza i kapłana Kilkiasza, kiedy
zostały odnalezione księgi, jakoby, a być może właśnie napisane, tego nie wiemy. Więc wtedy też dokonano pewnej interpretacji. Dalej tłumaczenia, które następowały później, chociażby świętego Hieronima, który niektórzy utrzymują, no, znał tą hebrajszczyznę słabo. W związku z tym pewne rzeczy poprzekręcał po swojemu. Nie mówiąc już o tym, że teologie wtedy chrześcijańskie wywierały ogromny wpływ na samo powstawanie tego tłumaczenia. Ja akurat przypominam sobie z literatury taki przykład, kiedy przy wygnaniu z raju, proszę mnie oczywiście poprawić, jeżeli się nie pamiętam sobie dokładnie, Bóg rzuca właściwie klątwę na Ewę, mówiąc, że będziesz podnóżkiem swojego męża. No, nie literalnie tak, ale mniej więcej to. I analiza, która wykazuje, że to tam zupełnie było co innego, że tam się rodzaj gramatyczny nie zgadza w języku hebrajskim i chodziło o co innego. Natomiast to tłumaczenie było ewidentną nadinterpretacją i tu wracamy do tego faktu jakby posponowania kobiety, jej roli w tym przypadku. I na tym zresztą zapisie cała rola kobiety w starożytności, w średniowieczu i to wiecznie dzisiaj się zasadza jeszcze do tej pory pokutuje. Przepraszam, to miało być pytanie, a właściwie wyszedł komentarz. Natomiast chciałem tutaj jakby zadać pytanie, jak współczesna teologia, przecież to nie da się na to odpowiedzieć, się odnosi do tych zagadnień właśnie różności. Ewangelie też przecież, które bohaterowie czy autorzy tych Ewangelii piszą je wszystkie po grecku. Się, że jedna była pisana po aramejsku, ale przetłumaczona, zachowała się tylko wersja grecka, co już jest przekładem, zresztą na bardzo różny język, bo aramejski jest językiem semickim, a tutaj greka. Do tego wszystkiego jeszcze kolejna interpretacja jest taka, że hebrajszczyzna nie miała samogłosek, więc mnóstwo rzeczy można by było napisać tak albo tak. Teraz, jeżeli chodzi o imię Boga, w związku z przykazaniem nie wymawiaj imienia Boga swego nadaremno, Żydzi na przykład nigdy nie używają ani Elohim, ani Jahwe z pierwszego rozdziału Elohim, drugiego Jahwe, tylko Adonai zawsze. Po prostu jako zamiennik, no, skoro nie wolno wymieniać imię. Z kolei Jahwe jest też zapisywana jako tetragramaton JHWH, więc też można, dlatego niektórzy tłumaczą to jako Jehowa. Przepraszam, to takie właściwie było pytanie. To był komentarz, bardzo dziękuję za ten komentarz. Rzeczywiście tutaj już od czasów Septuaginty mamy wyraźnie do czynienia z interpretacją. I to widać, jeżeli porównuje się tekst hebrajski właśnie z tekstem Septuaginty, gdzie autorzy Septuaginty dokonują pewnej interpretacji właśnie tego tekstu hebrajskiego, ale znowu ta interpretacja jest właściwa dla tego okresu i tego obszaru, bo to wszystko dzieje się w Aleksandrii, a więc w diasporze. Tutaj jeszcze ten czynnik wchodzi. Coś tam, ale zapomniałam do tego komentarza. Oczywiście ma pan rację, jeśli chodzi o pokazanie też znowu kolejnych czynników, które wpływają na to, że każde tłumaczenie jest tak naprawdę interpretacją. I ta interpretacja, znowu, jeżeli właśnie nawet porównamy sobie te staropolskie tłumaczenia, czy Nowego Testamentu, czy całej Biblii z XIX-wiecznymi, ze współczesnymi, to już widać tutaj różnice właśnie w tłumaczeniu, które zasadzają się na interpretacji danych tekstów. Jak najbardziej. Drodzy Państwo, przepraszam, to w takim razie ostatnie pytanie, dobrze? Dobrze.
Ja przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za niezwykle ciekawe powieści. Tutaj się skupiamy na formie, strukturze translacji. Ja chciałem bardziej zadać pytanie o treść interpretacji w kontekście jak czytać Biblię dzisiaj. Słowo wstępu. Był kiedyś taki amerykański filozof, transcendentalista, naturalista Henry Thoreau. I on umierał na gruźlicę w XIX wieku i na łożu śmierci podeszła do niego jego ciotka i zapytała, ale czy pogodziłeś się z Bogiem? I on odparł, a nie wiedziałem, że mam jakąś kłótnię z Bogiem, którą mam zakończyć. I teraz znam osobę, która jest już w wieku dojrzałym. Myślę, że jest osobą świadomą. Gdzieś tam ma przemyślane różne przepracowane tematy egzystencjalne. I ta osoba kiedyś powiedziała mi tak. Wiesz, Bóg nigdy mi się nie objawił, więc jestem agnostykiem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Bóg taki, jak jest przedstawiany w Biblii, istnieje, to on będzie, czy też jest, będzie bardzo zadowolony z tego, jakim jestem człowiekiem. W kwestii tego właśnie, co mówiliśmy o uczynkach, w kwestii etyki, moralności, postępowania, zasad i tak dalej w życiu. I teraz moje pytanie jest takie, czy w jakikolwiek sposób tego typu stanowisko, tego typu deklaracje można odnieść do Biblii w znaczeniu, jakkolwiek zweryfikować, czy to jest jakkolwiek kompatybilne. Co bibliści powiedzieliby, odpowiedzieliby takiej osobie? To chyba też pytanie o to, ile teologii w Biblii. Ile teologii w Biblii. No to w samej Biblii jest niewiele teologii. Chyba, że teologię będziemy pojmować bardzo, bardzo ogólnie. Mówienie o Bogu, no to wtedy tak, natomiast takiej usystematyzowanej teologii, takiej systematycznej teologii wcale nie ma tak dużo. I ja bym się z Panem zgodziła, dlatego że wiele z tekstów biblijnych to jest po prostu zapis takiej egzystencjalnej refleksji człowieka, który zmaga się ze sobą. To widać bardzo wyraźnie w psalmach, to widać jeszcze może bardziej wyraźnie w księdze Hioba. Wcale to nie jest takie jednoznaczne, że Hiob na przykład przyjmuje na siebie ten wyrok Boży. On się kłóci z tym Panem Bogiem. Tak? On nie chce tego przyjąć. Znaczy on tego nie rozumie. Myślę, że znaczy ryzykownym byłoby pewnie stwierdzenie, że coś się Bogu podoba, czy coś się Bogu nie podoba. Jasne, to tak. I w zależności znowu od interpretacji teologicznej pewnie będziemy eksponować niektóre teksty i mówić, że one przesądzają o naszej moralności, a inne nie. W zależności od epoki, w zależności od rozwoju teologii, od rozwoju etyki. No to chociażby tak. Nie wiem, widać to, czy w stosunku do kobiet, czy w stosunku do niewolników, czy w stosunku do osób nieheteronormatywnych, tak? To tutaj jakby teologia, Biblia nie daje jednoznacznej odpowiedzi, tak? Te odpowiedzi rodzą się w wyniku interpretacji. Tak bym powiedział. Dziękuję bardzo. Kończymy powoli. Ja mam ostatnie pytanie. Związane zresztą z takim tekstem, do którego Państwo łatwo możecie zajrzeć. W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego opowiada Pani o lekturze Biblii na plaży. I ponieważ większość z Was pewnie zaraz w stronę plaży dzisiaj albo jutro się skieruje, to chciałam do tego wywiadu nawiązać i chciałam nawiązać do propozycji, którą Pani tam daje, do takiej zachęty do tego, żeby Biblię czytać nie tylko pojedynczo, indywidualnie, tylko żeby się spotykać z innymi i czytać ją wspólnie. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest dobry sposób lektury? To już tak króciutko, żeby właśnie tutaj nie przedłużyć. Właśnie po to, żeby nie absolutyzować własnego spojrzenia, własnego... Czyli zachęcamy do wychodzenia z baniek. Zachęcamy do wychodzenia z baniek, do dzielenia się refleksją, bo czasami refleksja innego czytelnika potrafi nam
bardzo otworzyć oczy na aspekty, które umknęły naszej własnej lekturze. Dlatego spotykanie się w takim gronie 3, 4, 5 osób i wspólna lektura Biblii, myślę, że jest to jeden z takich owocniejszych i dających szansę lepszego poznania tekstu biblijnego sposobów. Ja chciałam Państwa poprosić jeszcze o jedną rzecz. Mówiliśmy o wielu językach, w których jest napisana Biblia. Przez ostatnie półtorej godziny dwie osoby, które tutaj widzicie, Anna Łukaszewicz i Tomasz Oleder, próbowali to, co mówimy. Także język biblijny, którego używaliśmy, przełożyć na jeszcze jeden język. Język, o którego istnieniu łatwo zapominamy i o mniejszości językowej i kulturowej, która mieszka wśród nas i o której łatwo zapominamy. Mam na myśli głuchych. I myślę o przekładzie na polski język migowy, którego oni naprawdę bohatersko w tych warunkach dokonywali przez ostatnie półtorej godziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję też Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję i tutaj za spotkanie z Panią Katarzyną, zwłaszcza za spotkanie z Państwem, że zechcieli Państwo poświęcić Biblii te półtorej godziny w warunkach wcale niekomfortowych. Ale mówiłyśmy już o tym, że nie tylko w bryzie się przejadę. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.